No, Siemanko, gotowi na nowy odcinek o szatanie internetu. Pijesz nie, polisz nie, narkomania nie, a może... Kryptowaluty? Tak! Jak diabeł już nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara. Tak, tak, mówię tutaj o największym grzechu, najnowszym, prosto ze świata internetu i szatana. O... kryptowaluta. A mówię tak, bo mi się akurat przypomniał ksiądz Natanek i wydaje mi się, że to była idealna dla niego opcja na nowy grzech. Bitcoin, który służy diabłu. Bitcoin, którym płacą ludzie za narkotyki, za prostytucję, za dziecięcą pornografię. Jeszcze nie daj Boże, nielegalne wersje Harry'ego Pottera sprzedają przez internet. No, napisałbym mu nawet maila, żeby mi odpowiedział, czy według niego jest w tym szatan, w tych kryptowalutach, czy nie ma. Jestem prawie na 100% pewny, że uznałby to za najnowszego wroga kościoła, Boga i w ogóle każdy, kto posiada kryptowalutę, spłonie w piekle. No dobra, ale wróćmy do tematu. Kto mnie śledzi na Facebooku, ten wie, że nie było vloga ostatnio, dlatego że wkręciłem się trochę w świat kryptowalut. I postanowiłem go bardziej zgłębić i jak zacząłem o tym czytać, to po prostu nie mogłem przestać, bo to jest totalna dziura bez dna. Im więcej czytasz, tym więcej nie wiesz, są nowe znaki zapytania, sprawdzasz te znaki zapytania i dochodzisz do kolejnych znaków zapytania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc siedzę tak i czytam, oglądam i wyciągam różne wnioski przez od ostatniego może tygodnia i ciągle ciągle są nowe znaki zapytania i ciągle można spojrzeć na ten fenomen kryptowalut z innej strony i z innej strony. No dobra, a może teraz trochę o tym, skąd to się wszystko wzięło u mnie. Nie jest to moja pierwsza styczność z inwestowaniem w cokolwiek. Już jak miałem 18 lat, czyli kurczę, 10 lat temu, założyłem swoje pierwszy rachunek inwestycyjny gdzieś tam w internecie. I oczywiście straciłem wszystkie pieniądze, po czym założyłem drugi, też straciłem wszystkie pieniądze. Przestałem na jakiś czas w ogóle się interesować giełdą i tymi sprawami, ale po latach, jak już trochę zmądrzałem i trochę dorosłem i przestałem myśleć, że zostanę milionerem w pierwszym miesiącu i w ogóle to jest złoty przepis na nieskończone bogactwo i nic nie robienie. Jak przestałem tak myśleć i jak trochę dorosłem, dojrzałem, to wróciłem do inwestowania i okazało się, że nagle przestałem tracić wszystkie pieniądze. I już na dzień dobry okazało się, że albo straciłem jakieś niewielkie pieniądze, albo wychodziłem na zero, albo zarabiałem jakieś niewielkie pieniądze. I była to dla mnie ogromna zmiana i to było może 2 lata temu. I od tej pory walczę z rynkiem, od tej pory edukuję się już tak bardziej na poważnie. Mam rachunek inwestycyjny w mBanku. Kurczę, wyjdzie, że jakaś reklama mBanku. To nie jest reklama mBanku, chociaż bym chciał, bo wiadomo, pieniądz nie śmierdzi. Więc tak, aktywnie inwestuję w różne rzeczy. Można powiedzieć, że traduję, bo robię to w krótkim terminie czasu. I mam też znajomych, którzy tym się interesują. I dwójka z moich znajomych, to są bracia, których poznałem w Dubaju, też byli pracownikami Emirates. Oni kupili bardzo wcześnie Ethereum. Kupili Ethereum, to jest druga największa kryptowaluta, jeżeli ktoś by nie wiedział. Kupili je po $54 za jedną monetę, a w tym momencie kosztuje ponad $1200 za jedną monetę. Ta ich historia jest w ogóle zagmatwana i długa i w końcu nie zarobili aż tyle, ile by mogli, bo gdzieś tam po drodze sprzedali i później kupili jeszcze raz, ale nieważne. Oni otworzyli mi oczy na to, że kryptowaluty to nie jest tylko Bitcoin, to po pierwsze, a po drugie, że ta technologia jest tutaj, ona już nie odejdzie w zapomnienie, że nie ma już odwrotu od kryptowalut, nie ma odwrotów od blockchaina i od smart kontraktów szczególnie. I w związku z tym, co się od nich dowiedziałem, to było już jakiś czas temu, zacząłem się interesować bardziej kryptowalutami pierwszy raz i kupiłem Bitcoina. Kupiłem go po $4700 za jednego coina i na dzień dzisiejszy zarobiłem ponad 3-krotność tej wartości, którą zainwestowałem. W szczytowym momencie to było ponad 4 razy więcej, czyli 400% zysku. Także kurczę, to był taki przełom, w którym
zacząłem się zastanawiać, czy kurczę, to nie jest, to rzeczywiście ma sens. To jest rzeczywiście może przyszłość i rzeczywiście może jest sens zainteresować się tym bardziej i pójść w to bardziej profesjonalnie. Wiedziałem, że mam trochę tam doświadczenia w inwestowaniu w inne rzeczy, wiedziałem, że mam podstawy analizy technicznej i tak dalej. Wiedziałem, że coś tam wiem o analizie różnych spółek na giełdzie nawet, chociaż konkretnie w spółki nie inwestowałem nigdy, ale czytając różne informacje z tej branży inwestycyjnej, oczywiście nie sposób było uniknąć tego. No i nastąpił taki totalny przełom u mnie w momencie, kiedy byłem na takim spotkaniu digital nomadów, czyli tak prościej mówiąc freelancerów, którzy wszyscy mieszkają tutaj w Bangkoku i mają różnego rodzaju biznesy internetowe. Czasami sprzedałem na Amazonie, czasami są grafikami jakimiś, którzy sobie robią przez internet swoje prace i mieszkają gdzie chcą. Czasami nawet uczą angielskiego, wszystko tak naprawdę. Są tłumaczami też. Może nauka angielskiego to jest akurat zły przykład. Takich ludzi tam nie było. No ale wiecie o co chodzi. Ludzie, którzy mają wszystkiego rodzaju biznesy internetowe. I poznałem tam jednego chłopaka, takiego Josha. On jest z Australii, który ma kilkaset tysięcy dolarów w kryptowalutach już i no, dorobił się ogromnych pieniędzy na tym. I to mi tak totalnie otworzyło oczy, że kurczę, to jest realne i na tym naprawdę można zarobić i to naprawdę ma przyszłość. I po tym całym spotkaniu wróciłem do domu i następnego dnia zacząłem swój research i od tego momentu siedzę przed komputerem prawie codziennie. Codziennie, nawet nie prawie codziennie. Dzień w dzień. I czytam, piszę, mam tutaj taki cały zeszyt do kryptowalut, gdzie mam swoje różnego rodzaju notatki. Zapisane jest całe strony notatek, analizuję wszystkie po kolei praktycznie kryptowaluty. Ja bym to powiedzieć jakoś tak, żeby nie przedłużać. Uważam, że jest to coś porównywalnego do początków internetu, gdzie zmienił się cały świat, wiele ludzi dorobiło się ogromnych fortun. Oczywiście był ten boom na dotcomy, czyli większość tych firm tak naprawdę jechała tylko na hypie i pod tym samym boomie większość z nich upadła, ale wyłoniło się też grono firm, które do tej pory istnieją i są jednymi z najbardziej wartościowych marek na całym świecie. O ogromnej kapitalizacji, o ogromnych przychodach itd., itd. To są firmy takie jak Google, Amazon itd. Tych firm jest sporo. Także zgadzam się z ludźmi, którzy uważają, że kryptowaluty to jest bańka, bo na pewno jest, ale jednocześnie z każdej bańki coś wynika i z każdej bańki coś zostaje. I ja mam nadzieję, że nie będę tylko obserwatorem, który przygląda się temu wszystkiemu z boku i to mu przecieka przez palce. Ja mam nadzieję, że uda mi się w tym wszystkim odegrać jakąś swoją małą rolę. Chociażby inwestując w te kryptowaluty i przyczyniając się w tym do ich rozwoju, a przy okazji zarabiając parę groszy. No dobra, ale trochę konkretów może. Na dzień dzisiejszy mam około 7 różnych kryptowalut. Zrobiłem to tak, że zainwestowałem część pieniędzy w takie kryptowaluty, które są tanie, mają małą kapitalizację, ale za to duże możliwości rozwoju i oczywiście duże ryzyko jednocześnie. Część zainwestowałem w takie bardziej pewniejsze, które dają mniejszą stopę zwrotu oczywiście, bo nic nie rośnie w nieskończoność i nic nie może się dublować co 2 miesiące w nieskończoność. No i to jest taki miks, który mam nadzieję, że zapewni mi jakieś tam bezpieczeństwo. Na dzień dzisiejszy nie mam Bitcoina na przykład, dlatego że całego Bitcoina, którego miałem, pozamieniałem w różne inne rzeczy. Dokupię na pewno troszkę Bitcoina i trochę Ethereum, bo moim zdaniem to są dwie kryptowaluty, które na pewno wzrosną do końca roku. Tylko problem jest taki, że one wzrosną na pewno, ale nikt na nich się już nie dorobi. Nikt nie zarobi ogromnych pieniędzy. To jest tak, jak jest bardzo łatwo przewidzieć, że jakieś największe spółki na amerykańskiej giełdzie typu Apple prawdopodobnie będą warte trochę więcej za rok niż teraz. To nie jest żadna wielka tajemnica, tylko że w tym nie ma też ogromnych pieniędzy. To jest ten odwieczny dylemat, czy zgodzić się na większe ryzyko i większy potencjalny zysk, czy na bardzo niskie ryzyko, ale też mniejszy zysk. Więc jeżeli inwestujecie w kryptowaluty, to jedną z rzeczy, którą polecam, to jest właśnie podzielić sobie swoje portfolio w taki sposób, żeby mieć trochę tego i trochę tego.
żeby mieć troszkę stabilnego zysku i trochę takich prawie, że powiedziałbym, hazardowych zagrań, które mogą przynieść nam 1000-krotny zysk, albo mogą spaść do prawie do zera. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, pamiętajcie, że to jest ogromne ryzyko. Ja inwestując w kryptowaluty od samego początku jakby robiłem to ze świadomością, że mogę wszystkie te pieniądze stracić, wszystkie. I zainwestowałem tylko i wyłącznie taką ilość kapitału, którą jak stracę, to tego nawet nie zauważę. Albo jak, no za dobra, no nie, że nie zauważy, ale nie będzie mnie to bolało i nie wpłynie to jakoś na moją egzystencję. Jeżeli te pieniądze w całości nawet stracę, to jest praktycznie niemożliwe, żeby wszystko co mogę stracić, to nadal będę miał, żeby płacić mieszkanie, nadal będę miał na jedzenie i na rachunki i na wszystko, także nie róbcie takich rzeczy, jak niektórzy ludzie w Stanach robią, że biorą pożyczki na kryptowaluty i później całe pieniądze przeznaczają na Bitcoina, później Bitcoin spada o na przykład 30% w ciągu tygodnia i oni go sprzedają i są na minusie i mają w dupę wszystko i nie mają i bank zabiera im później dom i w ogóle tragedia. Nie istnieje coś takiego jak łatwe pieniądze i szybkie pieniądze. Dowiedziałem się tego sam z własnego doświadczenia. Tak jak wam mówiłem, straciłem dwa razy, całe swoje konto wyzerowałem na giełdzie, więc wiem teraz po tych wszystkich doświadczeniach, że to się tak wszystko wydaje, jak się patrzy na to z boku, że można się szybko, łatwo dorobić, że giełda albo kryptowaluty to jest fabryka pieniędzy i w ogóle, ale to jest nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak droga na skróty w życiu i nie ma łatwego sposobu na pieniądze. Co by się nie robiło, żeby się dorobić, trzeba się napracować i trzeba być w czymś naprawdę, naprawdę dobry i trzeba się temu poświęcić w jakimś dużym stopniu, przynajmniej na początku. I tymi przemyśleniami żegnam się z wami na dzisiaj. To był tylko taki przerywnik, ten cały vlog, żeby nie było, że w ogóle się nie odzywam. Mam nadzieję, że bardzo niedługo nagram jakiegoś normalnego vloga i widzimy się w takim razie wkrótce. Pozdro, cześć!